Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny wspaniały, cudowny, fantastyczny, fenomenalny, w rzechę, w trąbkę, w pompkę odcinek Diablo 2 Resurrection na moim kanale. I tak, akt piąty, dwie misje za mną, trzy śmierci za mną i ruszamy do... albo raczej w poszukiwaniu przejścia w pobliżu zamarniętej rzeki, żeby odnaleźć Anię. Więc co mogę wam powiedzieć? Zapraszam was do odcineczka. No dobra. Niedługo mamy 30 poziom. Paskowy z Arreat. Tutaj już się znajduje teleport w tej lokacji, więc wiadomo, co musimy zrobić. Kolejna piekielna lokacja. O kurde, tak się zapatrzyłem na ten piękny portal. Czy mój ziomeczek właśnie został uwięziony? Tak. Po prostu... miłego dnia. On dużo kosztuje mnie. A ja jestem trochę pod kreską finansową. Ostatnio. No więc lepiej trzeba uważać. A tego rubina nie schowałem. On ich boostuje? Na to wygląda. I ogłuszenie. To są ci kamikadze. Z tego co ja zauważyłem, to on zamienia tych zwykłych pogromców w ci bicownicy zamieniają pogromców w kamikadze atak. O kurde, no co jest? Ogłuszenie. No i broń mi się zepsuła. Znaczy pierwsze oznaki zepsucia. No dobra, o kurde. O! Nadziak! Znowu ten taki mały mieczyk, krótki mieczyk albo bardziej nóż. Znowu jest na żółto. Ci bicownicy to w sumie... no, to już naprawdę już powoli... a nie, nadziak to jest takie coś. No dobra. Co mam ten rubin? Swoją drogą. Szkoda, że nie mam... O Jezu. Coś laguje. Więc nie wiem, czy wywali mnie zaraz. Moi drodzy. No nie, no mam ją normalnie. A zobaczmy sobie, porównajmy. No w sumie nie taka... no... dobra, kiewska broń. Idziemy naprawić. Schować rubin. Widzę, że lagi są. Ja wiem, że jest niedziela. Sobie zdaję z tego sprawy, drodzy twórcy, ale no fajnie by było, jakbym sobie pograł. Jeszcze troszeczkę i nagrał na cały tydzień. Sprzedajmy to też, bo pamiętam o tym. No i możemy... no duża różnica nie ma mimo wszystko, ale no... żadnych tam mi nie wypadają takie, co by mnie interesowało. W sensie... no to też jest, no... kolejne! To bym miał prawie 40% już. Schowajmy nasze pieniążki. Dobra. Teraz szukamy teleportu. Teraz szukamy teleportu i przejścia. Potem udamy się w tamtą miejsce. W te kolejne... przekroczymy kolejny portal. Jestem ciekawy, czy też tak dostanę w pierdziel. O Jezu, ja nie mam miksturek? Ja nie mam miksturek? Tak na serio? No dobra, czekaj. Ogłuszenie. I teraz jeb. Nie, no mam nie włożone, to jest z tym. Nieważne co. Weźmy ten zwój, bo może się przydać. I miksturę wypijemy. No i minęliśmy pół metek, jeśli chodzi o 30 poziom, no i ruszamy dalej. Pusta siedziba demonów, bez żadnej podstawy? Okej. Tu jakiś boss, zaklęte zimno. No dobra, więc... a ja nie, aha, to ja nie walę z lodu, tylko mój towarzysz.
Ale weszły skille. Ale mi wchodzą te zaklęcie nowa. Co chwilę. Wie. O Jezu, pioruny weszły. Te kamikadze. Zaklęte zimno. To chyba najlepszy opcją będzie pokonanie go. Oni powinni mieć dużej odporności na lód. Spaczony grymas. No nie, ty miałeś uderzać, Wandzi! No snajperem to ty nie jesteś, to ja już wiem. No dobra, bijemy. No, już takie... Trochę czasu zajmuje takie ubijanie tego gnoja. Wow! Jak na gościa, który specjalizuje się w uderzeniach lodowych, to strasznie mało zadawał. Znaczy był mało odporny na takie obrażenia. No dobra. Kolejny ten dziwny nozik, tylko teraz już nie aż tak magiczny, więc jeszcze mniej warty w moich oczach. Ale cóż. Pogromcy. O, pierścieniowa zbroja, czyli z pierwszego aktu. Jakby ktoś był ciekaw. Chodzi o wygląd, nie? Bo może statystycznie jest warta uwagi. O kurde. A kto uderza z piorunów? Oni chyba, ci pogromcy. No dobra. Uzdrówmy się. Dobra, jak jest zamrożony, to w sumie nie ma... W sumie to bez sensu, że ja go próbuję ogłuszyć. No jak tak już się nie rusza. Okej, no to jedziemy dalej. Czemu to jest studnia? Tak mnie kusi, żeby wejść tam. Wiecie gdzie? Ale to nie jest zbyt mądre posunięcie z mojej strony. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Więc na razie... No ale jak zajdę, to nic się tam chyba nie stanie, nie? O, idealne był do walki z lodem. Była tu kapliczka przygotowana, tylko ja oczywiście... Aspekty eksploracyjne zaniedbałem. O, czerwony kryształ, czyli rubin. No dobra. Chodź, Wandzi. Chodź tu, Wandzi, trzeba tego bicownika obić. Teleport. Dobrze, się cofnąłem, bo bym tak krążył. I nie muszę otwierać portali, jak umrę, hehe. Bo mam niedaleko. Czaszki na kamienie. No to otchłań Archeon. Dobra, no spokojnie. O, chciałem powiedzieć, wypatrujcie władców nocy. Nie pozwólcie im do mnie, żeby tak w grupie do mnie dotarli. Nauczeni tym, co się działo poprzednim razem. Dobra. Tu będą wymieszani z bicownikami. Tu są władcy, to jest kolejna ich odmiana, prawdopodobnie silniejsza. Okej. Co nie napawa mnie za bardzo... Nie napawa mnie za bardzo optymizmem, ale no cóż, jak już tu wkroczyłem do tego miejsca, no to się trochę rozejrzę. Oj. Dobra. Bij ich, póki są zamrożeni. Nie. Te pioruny to chyba ja. To ja chyba, albo Wandzie powoduje ich powstawanie. Ale poszły kombosy. Dobra. 1-2 to jest, nie są problemy, ale 3 to już jest, no po prostu banda łysego. Na jednego. Więc bohater kupa, jak władców piekła kupa, grupa. Czy coś. Te soki? Co ja kupuję? No to obojętnie. Mała prywata. Jak nie zapomnę, to wytnę ten moment. O kurde, mam tak mało żyć? O Jezu, właśnie o to mi chodziło.
Dobra, Budynecki mi trochę pomogą, te barykady, te złomy, te wraki powozów. Ale ja mu mało zadaję. A bo jakby tak czysto, to nie trafiam. W sumie nie wiem. A, tu w ogóle nie ma przejścia. Ja, a, dobra, pora uzupełnić zapasy. Ale Władcę Nocy wyeliminujmy. Znaczy, oni nie są tacy tankowaci, jak widzicie, ale mają mocne pierdolnięcie. A ci Władcy Nocy są na odwrót. Słabo biją, ale są skurczybyki bardzo silne i boostują te mniejsze gnojki. Więc taki mi się dylemat trafił. O, tu jesteś, pani Malach. Pyk, pyk, pyk. Niektóre male nie muszę, nie? Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Do dużo przychodów to ja nie mam. No ale no, lepszy taki niż w ogóle. Ojeju. Jak nie zapomnę, to do żeby była miniaturka do poprzedniego odcinka, to tych może Władców Nocy spróbuję znaleźć ich. No chyba zasłużyli na to, co... No, władcy, jak mi dupsko skopali, no to chyba zasłużyli na miejsce w Panteonie Sław. Jeżeli mogę tak to nazwać. No dobra. Chodź, Wandzi, bo ty będziesz kurwa kluczowym elementem. Tu są już te inne elementy. Plusem jest to, że jednak gnoje się same zabijają, więc... Połowę HP to nie jest, nie zabierają, więc aż tak boleśni nie są. Oczywiście jak podejdą w trójkę, tam w czwórkę, to już robi problem się. Tak jak na przykład teraz. Władcy Nocy pierwszy, Władcy Nocy, coś we mnie uderzyło, tam jest biczownik i ten władca, nie? Tak jest, dobra, na spokojnie, wyeliminujmy tych. W sensie boostuję tylko tych małych, nie tych dużych. Teraz tego. I pyk. Jedziemy dalej. Ja mi się zdaje, a to nie jest ten skill... Wandzi, ty tympa dzido! To nie jest skill druida, jak się zamienia się w niedźwiedzia albo w wilkołaka? Niedźwiołaka albo wilkołaka? Wiecie, że tym więcej wali, to się potem stakuje i szybciej walisz i mocniej. To chyba jest ten skill. Wiecie co? Byłbym głupi, jakbym tego nie wykorzystał. Z tymi małymi do nas ziomeczek sobie nawet w miarę radzi, nie? A ile dodaje nas kolega? No tak w sumie aż tak mocno od nas nie odstaje. A i w sumie? Dzięki. Paka jak w nich uderza. No tu już... No praktycznie na, no dwa razy więcej bije. No ale w nich lutuje, ja pierdzielę, całkiem nieźle. Ty kto w ogóle jest ma nasz... Ty kto ma nasz szała? Ojej, Wandzi, widzę, że jak masz dobrą broń, to ty więcej robisz ode mnie, ale no. Dzięki. No ale no, co ci powiem, nie. No. O Jezu, ojeju, 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 ojeju. No, mam małe lagi. Teraz to jestem pewien. Więc muszę się szykować na hardy reset, że no mnie ze sieci wywali. O, mniejszy talizman. Mam ten? Nie mam oczywiście. Tu by mnie czekała grupa przeciwników, ale sami widzieliście, co się z nimi stało. Wykończmy tego. O! A to, a nie, to myślałem, że to kleina, to miksturka. One też w sumie nie są takie słabe. 96, nie? Jakby... Ło, 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 ło. Jak się zablokowali, to niech siedzą, więc nie będę... No... Coś tam widzę, że chyba lagi są. Albo ja taką, ja miałem taką małą skuteczność trafiania.
dziwne. Tu jest jakiś mini boss. Widmowe uderzenie ma. Jeszcze z piorunów. To jednak oni walą z piorunów. Bandzi, uciekaj stamtąd. Masz super miksturę. Nie umieraj. Dobra. Nie umarł, nie? Nie. Dobry wieczór. No dobra. Zobaczmy, co ten amulet robi. Może faktycznie jest przydatny. Tak. A dajmy go, 2 domany. Dużo miejsca nie zajmuje. No dobra. Dobrze było, jakbyśmy pierw zabili tego słabszego. Tak. Uderzaj w niego. No bo on i zatruwa, i ma widmowe uderzenie. Wszystkich tych... I ma odporność na ogłuszenie, albo w ogóle nie... Nie, no bo obrażenia mu zadaje. No na... No ale... Dobra, nieważne. Nic ci nie stało. I chciałem powiedzieć, że... Dobry wieczór. Mimo wszystko na nich sposób znalazłem. No nie wiem, ja... Ta zbroja jest taka słaba? Tak mało mam HP, naprawdę? No jestem w kropce. No bo oni mi straszne, ogromne, duże, wielkie, przerażające obrażenia zadają. Tędy muszę iść, bo tam jest ten wóz rozwalony. Chodź, Wandzi. To już był sam finał, to jest boss, który pewnie pilnuje skrzynki ze zlutem. Na moście mnie powalił. Więc... Dobrze, że jestem mimo wszystko szybki. Pan Żaurok to mi kurwa... To mi wpierdolił po prostu zwyczajnie na świecie. Widzieliście to? Czyli wchodzi. Dobra, na spokojnie powiedziałem. Na spokojnie powiedziałem. Nie! Kurde, chciałem... O kurwa! Ten skill jest zajebisty, co on ma! Kurwa, znowu tyle pieniędzy, idzie się jebać. Zbliża się ranek. Aha, myślałem, że powiedzieć, zbliża się koniec świata albo coś w tym stylu. Mogę portal otworzyć, tak pomyśl. Nie wiem, z tyłu głowy, że w sumie już mam teleport, nie? Ale to było. Co to jest za. Tam, że ja mam taki skill, a nawet nie wiem. No nie. Podwójny rzut. Może to jest berserker właśnie? Może ja się mylę? Dobra, nieważne. Nieważne, po prostu chodźmy tam. Jeszcze raz. Teraz otworzymy portal, przed, jak do niego dotrzemy. Ojeju, ci władcy nocy to są kurwa... MVP w mojej rozgrywki. T
Chyba tam trzeba naprawdę trzeba będzie szukać odpowiedniej alternatywy, jeżeli chodzi o pancerz bojowy, no bo ten jednak mimo wszystko, jak sami widzicie, nie spełnia idealnie swojej roli. Bij w niego, Wandzi. No i nic z niego nie wypadło, nie? Oczywiście, nic godnego uwagi. W ogóle, w sumie czego ja się spodziewałem? Tak szczerze. A że jest ta rzecz, co pilnuje. Mam nadzieję, że chociaż jest skrzynia. Jest. Gdzie, wy to kurwa widzicie? Boże. I tu ten krajnot wyrzuciłem, nie? Rubin. Nie będę komentował to, co mnie spotkało. Już nawet... Już mnie nawet nie chce się po prostu... No, no... Cudowna maska. Chociaż jedną moją śmierć mi... Dobra. No to była niezła broń. Tak sobie porównajmy. No. No ale to już jest dwuręczna broń, nie? A ja chciałem tym barbarzyńcom na jednoręcznym walić. Ale no... Zobaczmy, czy nasz przyjaciel już ma jakąś fajną rzecz dla mnie. Czy mogę ci pomóc? No nie no. Wtedy jak mi wydrupiło dwa razy pod rząd, te po trzy, no teraz nie chcę kurwa ani razu oczywiście. W zbroi tak samo. Kask raczej mi lepiej nic nie wypadnie, nie? I znowu te zaklęcie nowe, ja pierdzielę. Ja mam jakiś dziwny, moja postać ma jakieś dziwne szczęście co do niej. Dobra, idziemy teraz wykonywać, no, idziemy zrobić to, do czego w sumie, dlaczego my tu przybyliśmy. No... Co to jest? O! Coś w teorii przeznaczone dla mnie. No trochę no, nabrałem powietrza w usta i zapomniałem o języka w gębie po prostu. No dobra, po prostu chyba jestem odzwyczajony od czasu, no dawno nie grałem w grę HHSLF, która mi sprawia takie problemy, w sensie, że tak ginę często i nie z bossami, dlatego może tak czuję się dziwnie, niekomfortowo. No ale... Katapulta. Mój ziomeczek na pisie, mikstury. Dobra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Rozwalmy to, żeby nie mieli właśnie miejsca, z którego mogliby nas tak lutować. Tam siedzibę demonów też trzeba. To są dwie siedziby demonów. Trzeba wyeliminować. Żeby nam nie spamowały się nowe jednostki, nie wychodziły niepotrzebnie. No i teraz możemy ich wyeliminować. Tak po kolei, metodycznie. Bicownik. Walczyłem z twoją silniejszą wersją, raczej... Dobra, teraz szukuję, Aha, bo moja broń może ma te odrzuca. Bo tą runę dałem. A ten w ogóle nic nie dostał? Okej. Myślałem, że tak porówno dostawali, a ci okazało, że za jeden głównie przyjął obrażenia na siebie. Okej. No, klejnocik. Dobra, wyeliminujmy tych pogromców. Po kolei. Bo sami bicownicy nie stanowią dużego problemu, dużego zagrożenia. Niektóre wzmocnienia, a to się przyda.
O, i mi się skończyły niektóre życia w pewnym miejscu. No, są słabsi niż tamci. Widać po obrażeniach, jakie im zadaje mój towarzysz. Dobra, ta część lokacji zrobiona. W pobliżu zamarzniętej rzeki to jeszcze kolejna... To dopiero w kolejnej lokacji jeszcze dopiero będziemy ten, już wykonamy nasze zadanie. No dobra, to chociaż się tam dostańmy. Już się będzie dłużył ten akt, jakby jak tak dużo czasu mi zajmuje właśnie czyszczenie lokacji. No to możliwe, że w tym tygodniu nawet tego nie skończę, tylko na wstępnym. Na 11 listopada będzie fino. Okej. Okay. Wydawało się, że to kolejny akcik, ale patrzcie, jak on dużo zajmuje czasu. No, a kiedyś to robili wiem, jak to teraz zabrzmi, ale kiedyś to robili dodatki. A nie. Prawdziwe DLC. Teraz, no wiem, DLC to bardziej jest ta nazwa powiązana z tym, że mogłeś sobie ją pobrać przez internet jakąś zawartość. Ale już się tak przyjęło w mowie, że po prostu DLC to jest synonim dodatku do gry. Więc... No, wziąłem amulet, co spadł. No dobra, bicowniczy. Teraz szybko umrzesz. O, jakiś mięs podniosłem. Nie warty mojej uwagi. Okej. Okay. Ale chociaż niedługo poziom. Ten poziom 30. Pamiętam, że w oryginalnej grze, znaczy w oryginalnym Diablo 2, 30 to ja miałem barbarzyńcą, jak się wchodziło na tą górę Area, trzeba było pokonać 3 strażników. 3 posągi barbarzyńców zamieniały się w 3 rodzaje, wiecie, 3 rodzaje wojowników, w których może się barbarzyńca przemienić. Czyli takiego, co walczy dwoma brońmi, jedną dwuręczną i jedną, co uderza z daleka, nie? Toporkami wyczuczania. Nie pamiętam, kto z nich, jaki był, czy który z nich był jakoś tak, wiecie, mocno silniejszy od reszty, no ale ten pojedynek nie był jakoś taki szczególnie łatwy, więc a patrząc na to, jak mi teraz idą te moje perypecje wesołe, to walka z 3 bossami naraz będzie dla mnie naprawdę, naprawdę ciekawym przeżyciem, kurwa. Dobra. Odsuńmy się od tamtej. Więc nie musimy dostawać z mutacji ognia na głupi ryj. Dobra, pogromców wyeliminujmy. O, to się... Zwoje się akurat zawsze przydają. Może chcę... Ajaj. Nie będę w ogóle komentował jakości tego przedmiotu. Od żadnego skilla do barbarzyńcy, nic. A to chyba nie jest kamień do barbarzyńcy, czy jest? No, jest, tylko barbarzyńca. Czyli obrót unikatowego wyglądu to nic więcej nam nie ma nic do zaoferowania. No cudownie, chodź Wandzi. Wandzi. A nie zniszczyłeś? Dobra, teraz już jest lepiej. No to idziemy do Waziomeczki, jesteście takie cwane. Wandzi z dobrze strzeżonej, opatrzonej lokacji będzie do was strzelał, bo chociaż taki jest plan, a ja was wyeliminuję z bliska, z mojego topora i mieca. No, topór i miec, tak jest. Chodź, o, jakiś dom! Czy tu była jakaś wioska barbarzyńców na płaskowyżu? No, ale już teraz jest jasne, że nic z niej nie zostało za bardzo. Dobra. O, to jest idealne połączenie, patrzcie, on sobie tak napierdziela, ja przyjmuję na klatę. I dzięki temu parę szybko giną, a dzięki temu, że on spowalnia ich i ten, mimo wszystko malutkie AOE, czy takie obrażenia grupowe zadaje, to tak, no dobrze się komponuje to. No gdzie jest ta kurde nowa lokacja? Więc nie mogę mieć jedną lokację kurwa na jeden odcinek, no ale no tak to się kurwa zapowiada. Ojeju. Pokonasz go? Tak, pokonasz go, dobra.
Nie, to są skały. A, są potwory. Oj, zamyśliłem się trochę i zagapiłem. Dobra. Okej, okej. Jest, trzeci poziom. Dajmy w zręczność. No, trzeba będzie dać się choć co najmniej raz. No i teraz, tak jak mówiłem, dajemy kołowrotek. I chcę zobaczyć to. Wow. Dobra. No, no, no. To nie mam się do tych liczb przyzwyczajać, bo przyjdzie ten. Przyjdzie kolejny rozdział, znaczy kolejny poziom trudności i będzie problem. Dobra, nie wiem, zobaczmy. F1. No dobra, dobra. To już chyba będzie dobry skill. To zamiast tego właśnie. Tego uderzenia, którego i tak nie korzystałem, tego widmowego, będę używał to. Zobaczmy. Niu! A no! Teraz będę mógł. Serio? Ogłuszenie dajmy. No zobaczmy. Nie jest takie złe ta umiejętność. Będzie właśnie dobra, no wbijać na te mniejsze potwory. Zamiast do skoku. Jestem przeciążony. Dobra. Wracajmy. Witaj. To oczywiście sprzedajemy, bo szkoda z tym pidryja, no to. O, to jest dobry amulet. Plus 27 do. Więc może? A może z tego amuletu zacznijmy korzystać? To 4. No, nie jest taki zły. No dobra. Zobaczmy, czy to. No, będę miał. No, poświęcimy odporność na zimno i trucizny, żeby mieć odporność na błyskawice i ogień maksymalną. Ale ten amulet, ten co mieliśmy teraz, sobie go zachowamy. Przepraszam. Ja nie kupiłem mikstury życia. Sobie go zachowamy. Zachowamy sobie go, no bo mimo wszystko. Dużo mamy odporności. Na ogień i na to jestem niewrażliwy już. Jest! Kryształowe przejście. Ale dobra, to przed wejściem do niego sprawdzimy, jestem tu trochę oczyszczę tej lokacji i przed wejściem do. Aj no właśnie, miu! Ale te wybuchy dalej nam nie działają, dobra. Miu! To właśnie jakby musiał się przebić gdzieś, dobra. Trąba powietrzna. Trochę mniej zadaje, ale no mimo wszystko. Nio! Nio! Dobra, dobra, Jakub nie baw się, bo zginie w głupi sposób. No ale nie, robi pogrom. Tylko mimo wszystko dalej dostaje obrażenia. Dalej mogą we mnie lutować, więc nie można przesadzić w drugą stronę. No bo zbyt OP, jakbym w momencie, kiedy się kręcę, nie mogło mi nic zrobić. Ale no jest strasznie jest manożerne, więc te moje mikstury many faktycznie się do coś przydadzą. No ale co mogę wam. O, mikstura leczenia, co mogę wam. Kurde, jak ja. Czemu. A nieważne. Czasem po prostu. A nieważne. Przysypany po prostu klipem, o. O. A tutaj jest potem. Jak dam kolejny poziom w to, to dużo jest. Tylko koszmany będzie malał. No nie wiem, zobaczymy. Na razie nic mi nie pokazuje. Niu, tylko minusem tej umiejętności jest jeszcze taki, że wtedy ten mój przygłupi towarzysz po prostu za mną idzie. No ale dobra. Ale mimo wszystko jest bardzo użyteczna. Na razie. Niu. Czekaj. Niu.
Dobra. Już się uspokajam. To była dobra umiejętność, jakbyś sobie miał jednego gościa, jakby grał z kimś i byśmy mieli właśnie postacie, co idealnie, ja bym musiał tankować, to wtedy wiesz, bym do nich wlatywał, włączał tego skilla, a towarzysz by uderzał ten... uderzałby zaklęciami właśnie takimi, na przykład jak druid by waliłby magią i ci towarzysze by nam pomagali jego przy wyłance. To wtedy faktycznie to by było bardzo dobre combo. Ale... umiejętność dalej jest bardzo, 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 bardzo sympatyczna. Dobra. Teraz widzę, że ich częściej trafiam, trochę, faktycznie trochę lepiej idzie. Niu. No ale minusem jest to, że ten mój głupi towarzysz naprawdę podchodzi. Nie wiadomo, nie wiem czemu on podchodzi, na przykład jak była idealna teraz sytuacja, że mógłby, oni by się mną zajmowali, on by mógł z nich lutować, tak jak robił na początku, ale ze... nie wiem co mam powiedzieć w sumie. Dobra, nieważne, nie narzekaj na niego Jakub, mogło być gorzej. Jeszcze mam sporo lokacji do odkrycia. Fandzi się na kogoś nakrył? Nie, to one z dołu byli, a ja nigdzie. Dobra. I teraz bicownik, zmieńmy na ogłuszenie. Dobra, teraz to w ogóle... w ogóle nie ma z nami szans. No sporo tej lokacji jeszcze zostało do oczyszczenia. Faktycznie będzie jedna lokacja na jeden kurwa odcinek, no bo... barykada, trzeba tu się przedrzeć. Na nich będzie dobry ten skill. Niu. Dobra. Niu. I w tym kryształowym też jest teleport, z tego co pamiętam. Ojeju. O, skończyła mi się wytrzymałość. Niu. Niu. O! Jakiegoś minibossa ominąłem, dobra. Niu. 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 Dobra, tak w sam środek teraz i bijemy w tych kretynów. Co on powiedział po kolei? Dobra. Kolejny ma jakieś przekleństwo, dobra. Chyba lepsze będzie ogłuszenie na niego. No nie wiem czy wchodzi, chyba nie wchodzi, dobra, to lutujemy. No jest, w sumie jest spowolniony przez zamrożenie, więc skorzystajmy z tego. Więc znowu na samym początku lokacji, co ja ominąłem, był boss, a no jak sam mówiłem, po prostu przyszedłem obok niego. Dobra, nie jest tak źle. Widzę, że sytuacja, no, że... o, a tu, a w sumie nie, mikstura many się przyda teraz w moim przypadku. Dobra. Lokacja chyba w miarę oczyszczona. Widzę. A ty jeszcze życia tracisz? Te turcizny teraz są mocne. Duży talizman, ominąłem. No dobra. Myślę, że udało mi się oczyścić lokację. Okej, okay, a weźmy ten hełm, jak już tu stoimy. Uff, i to był właśnie płaskowyż Arrat. Napijmy się. Ale wróćmy. No i co mogę wam powiedzieć? 40 minut. Te moje chodzenie po tej jednej lokacji zajęło mi 40 minut. No, no co ja, no, no co ja mogę? Kończymy, nie? No bo co? Ale...
No nie, no dobra, to jest nam niepotrzebne, to też. Jedną miksturę many przyda się. No i co mogę wam powiedzieć? Z tej strony był Jakub, to było Diablo 2 Resurrection na moim kanale. I to nadal jest akt piąty. I teraz jestem chyba powoli naprawdę pewien, że faktycznie on zajmie nam więcej niż ja się spodziewałem. Ale już z faktycznym wykonaniem trzeciego questu, czyli lodowego więzienia, zajmiemy się w kolejnym odcineczku. Więc co mogę wam powiedzieć? Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych epizodach. Nara!